W Kowicach miało miejsce spotkanie z unikatową w dzisiejszych czasach muzyką folklorystyczną. Odbył się koncert zespołu Szyszak. Nazwa zespołu pochodzi od szczytów karkonoskich, Szyszak Mały i Duży. Od nich została wybrana pośrednia nazwa kojarząca się z naszym regionem. Zbigniew i Aleksandra Jurczenko, Witold Stambulski, Maciej Gałęski i Marek Piwowarski tworzą skład zespołu, który w swojej muzyce wyraża miłość i przywiązanie do terenu Kotliny Jelniogórskiej. Muzyka folkowa, czyli muzyka ludowa, ale nie w charakterze takim, jak to potocznie jest przyjmowane, ale w charakterze odnoszącym się do tych terenów, czyli nawiązujemy do tradycji, do tego, co tutaj kiedyś było, ale także do tego, co sami chcemy przekazać. Zespół istnieje na lokalnym rynku muzycznym już od ponad roku, a ich ostatni koncert w Mysłakowicach był dla nich swego rodzaju powrotem do korzeni. Staramy się koncertować w charakterystycznych miejscach, a takim jest właśnie Dom Tyrolski. To taka może sentymentalna podróż, bo tutaj rok temu zagraliśmy w sumie jeden z pierwszych naszych koncertów. Nie tylko nowe odsłony tradycyjnych regionalnych pieśni przykuwały uwagę przybyłych na koncert widzów, ale i stroje, w jakich występował zespół Szyszak. To jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ w większości mieszkamy w Zachełmiu i pochodzimy z Zachełmia, a akurat w Zachełmiu dokładnie 102 lata temu powstały koszule zachełmiańskie. One były wzorowane na strojach śląskich, na koszulach śląskich, natomiast same aplikacje haftowane zostały wymyślone właśnie w Zachełmiu. Więcej informacji na temat zespołu Szyszak oraz o ich najbliższych koncertach można przeczytać na stronie internetowej.